Dzień dobry, jest czwartek, 31 stycznia, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny. Do Polski przyjedzie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Będzie uczestniczył w konferencji na temat pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się 13 lutego w Warszawie. Towarzyszyć mu będzie sekretarz stanu USA Mike Pence. Wizytę potwierdził już Biały Dom. W Warszawie wiceprezydent wygłosi kluczowe uwagi na spotkaniu ministerialnym poświęconym budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, napisano w komunikacie Białego Domu. Pence weźmie też udział w dwustronnych rozmowach poświęconych rozwiązaniu problemów na Bliskim Wschodzie oraz poszerzeniu i pogłębieniu relacji amerykańsko-polskich. Po konferencji wiceprezydent Stanów Zjednoczonych uda się do Monachium, gdzie weźmie udział w dorocznej konferencji poświęconej bezpieczeństwu. A więcej na ten temat już za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Druga odsłona taśm Kaczyńskiego. Gazeta Wyborcza opublikowała stenogram kolejnej rozmowy Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna. Rozmowa odbyła się 2 sierpnia, 6 dni po poprzedniej. W spotkaniu wzięli udział Jarosław Kaczyński, austriacki biznesmen Gerhard Birkfellner z żoną, która jest jednocześnie tłumaczką, oraz czworo prawników z kancelarii Baker McKenzie. Kaczyński mówi, że budowa nie dojdzie do skutku ze względu na sytuację polityczną. Twierdzi, że rządząca w Warszawie Platforma Obywatelska nie dopuści do wydania warunków zabudowy. Takich sygnałów było bardzo wiele i ponieważ my wiemy, jak w Polsce funkcjonuje prawo, ta opowieść o prawie to kompletna bajka. W związku z tym musimy zaniechać przedsięwzięcia, mówi Kaczyński. Powtarza zapewnienia, że spółka Srebrna chce zapłacić Birkfellnerowi, który przygotowywał inwestycje, ale nie może, bo nie ma tytułu odnoszącego się do spółki. Zaznacza też, że formalnie nie ma decydującego głosu. Powtarzam, ja nie jestem zarządem, ja reprezentuję fundację jako przewodniczący jej rady. Chodzi o fundację Instytut Lecha Kaczyńskiego, która ma większość udziałów w spółce Srebrna. W zarządzie fundacji zasiadają Barbara Czabańska i Adam Lipiński. W radzie fundacji są Jarosław Kaczyński, Krzysztof Czabański i ksiądz Rafał Sawicz. Z rozmowy wynika, że Srebrna nie podpisała umowy z Birkfellnerem, umowa była tylko ustna. Kaczyński pyta, czy kancelaria, której przedstawiciele są obecni, mogłaby przejąć umowę z Birkfellnerem. Pracowniczka kancelarii mówi, że to niemożliwe. Wtedy Kaczyński ponawia pomysł z poprzedniej rozmowy z załatwieniem sprawy przez sąd. Ostatecznie nie dochodzi do rozwiązania sprawy. Kaczyński prosi, by prawnicy popracowali nad rozwiązaniem i mówi, że następne spotkanie może się odbyć pod koniec sierpnia. Według Wyborczej do kolejnego spotkania w tym gronie już nie doszło. Jesienią Birkfellner zaczął się domagać zapłaty od Srebrnej przez prawników. CBA zatrzymało biznesmenów, którzy dawali łapówki posłowi. Funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali 3 biznesmenów, Bogdana W., Wojciecha K. i Krzysztofa K., uwikłanych w korupcyjny proceder. Do zatrzymań doszło w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim. Śledztwo prowadzone przez CBA wykryło, że zatrzymani wręczali korzyści posłowi na Sejm Rzeczpospolitej. W zamian otrzymywali intratne kontrakty w spółkach Skarbu Państwa. Na ich rzecz zapadały także korzystne decyzje podejmowane w samorządzie łódzkim i innych instytucjach publicznych. TVP Info, Portal Onet i Radio Z ustaliły nieoficjalnie, że posłem, który otrzymywał łapówki, jest Stefan Niesiołowski. Sam Niesiołowski zaprzeczył temu w rozmowie z portalem Wirtualna Polska. Nie przyjmowałem żadnych łapówek, nie załatwiałem żadnych kontraktów, powiedział portalowi Niesiołowski. Wirtualna Polska ustaliła, że prokuratura krajowa złoży do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Stefanowi Niesiołowskiemu. Portal, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, twierdzi, że korzyści majątkowe Niesiołowski przyjmował w postaci usług seksualnych opłacanych przez biznesmenów. Sejm uchwalił ustawę Mama 4+. Projekt ustawy stanowi, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci, ale nie wypracowały wymaganego dla emerytury stażu pracy, będą dostawać emeryturę minimalną, czyli około 1100 zł miesięcznie. Z programu Mama 4+ będą mogli korzystać także cudzoziemcy. Jednym z warunków ma być mieszkanie w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia. Chińska firma Huawei została wykluczona z czeskiego przetargu na budowę portalu podatkowego. Podstawą do wykluczenia była analiza potencjalnego zagrożenia ze strony chińskiej firmy opracowana przez Narodową Agencję do Spraw Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informacji. Czeska minister finansów Alena Schillerowa powiedziała, że w przetargu nie mogą brać udziału firmy, które są według agencji potencjalnie niebezpieczne.
Ostrzeżenie od agencji jest prawnie wiążące dla administracji finansowej i jesteśmy zobowiązani do jego realizacji, powiedziała minister. Departament Bezpieczeństwa Administracji Skarbowej opracował również własną analizę zagrożenia. Rzeczniczka firmy Huawei oświadczyła: uważamy stanowczo, że jest to czyn dyskryminujący, oparty na nieuzasadnionym i wprowadzającym w błąd ostrzeżeniu wydanym przez agencję. Przed decyzją Huawei był faworytem w przetargu. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a już za chwilę o wizycie Pence'a w Polsce i o wizycie Babisza, czeskiego premiera w USA, w Idź Pod Prąd na żywo. Dzień dobry, mamy czwartek, 31 dzień stycznia. Zaczynamy program Idź Pod Prąd na żywo. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz, w studio tradycyjnie pastor Paweł Chojecki. Witam Państwa. Temat dnia ciekawy i wydawałoby się, że trochę poczekamy, zanim zaczniemy mówić znowu o Czechach. Okazuje się, że tak jak wczoraj było w programie Dogrywka, zastanawialiśmy się, kiedy te nasze słowa, te Twoje prognozy się potwierdzą w świecie tym wielkiej polityki, o tak powiem. No i okazuje się dość szybko, bo faktycznie my będziemy gościć prezydenta, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a oraz Mike'a Pompeo. No okazuje się, że Czesi, minister spraw zagranicznych, wiadomo, ma już ustaloną konkretną wizytę, jedzie do Stanów Zjednoczonych, żeby między innymi ustalić też konkrety wizyty Babisza, Andreja Babisza. Czyli premiera Republiki Czeskiej, tak. I wiadomo, że to spotkanie odbędzie się na wiosnę. Czyli niedługo. A dlaczego tam jedzie? No jedzie tam dlatego, bo Czesi wykazali się twardą polityką w stosunku do komunistów, z Huawei, chińskich komunistów. Stany Zjednoczone to odnotowały i rozwijają dalej bliskie stosunki z Czechami. No, bardzo nas to cieszy. Rzeczywiście taki obrót sytuacji już wcześniej, nie tylko wczoraj, przewidywaliśmy. Przypominam te ataki na premiera Babisza, które jeszcze w zeszłym roku się tak skomasowały. Tam wypominali mu jakieś dotacje unijne, problemy z jego synem się pojawiły, jakieś wątki porwania, nieporwania, i mówiliśmy bardzo jasno wtedy, że w naszym odczuciu, w naszym rozumieniu polityki jest to zemsta za jego właśnie kierunek na zbliżenie do Stanów Zjednoczonych, na to takie odejście od takiej, powiedzmy, jakiejś pozycji polityki nijakości, neutralności, takiego oglądania się i tak dalej. Chociaż mówię, Czesi, i to wczoraj mówiłem więcej, nie będę się powtarzał, Czesi w takich ważnych dla swojego narodu sprawach bardzo mocno się stawiali, jeśli chodzi o imigrację, jeśli chodzi o te traktat porozumienia z Lizbony, ten traktat lizboński, także oni zawsze wykazywali taką, no, twardą postawę, właśnie, można powiedzieć, nieproporcjonalną do dzisiejszej wielkości tego narodu. Widać, że w Czechach to takie gdzieś ta tęsknota za kiedyś wspaniałym, wielkim państwem ciągle jest. Mam nadzieję, że w Polakach również się obudzi, bo na razie jej nie widać. Tu była taka można powiedzieć, jak gdyby troszeczkę zmiana, jeśli chodzi o prezydenta na przykład, bo prezydent Republiki Czeskiej, pan Zeman, zdaje się, tak? Mm-hmm. On jest taki bardziej prorosyjsko-komunistyczny, nie? Także jego wybór mógł pokazywać, że Czesi, no, gdzieś się zaczynają gubić w tych geopolitycznych sojuszach, a tu się okazuje, że później właśnie przyszedł premier Babiš i on bardzo wybrał
racjonalny kurs, rozpoznając, można powiedzieć, znaki czasu i to, co dzieje się w świecie, to znaczy, że prezydentem Stanów Zjednoczonych nie jest już lewak globalista Obama, tylko właśnie Donald Trump. I on od razu rusza w tą stronę. Oczywiście, tak jak mówiłem, były te ataki, ale je dzięki Bogu pokonał. Czesi dalej stoją, można powiedzieć, przy tym rządzie. I tu pojawia się tak wielkie wyróżnienie, że będzie zaproszony do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem. To pokazuje... Tak, Czesi podkreślam, że to od lat takiego kontaktu między szefami państw tych dwóch nie było, więc tak, oni się z tego cieszą. Tak, że jest to ogromne wyróżnienie i tak jak mówię, my już pod koniec zeszłego roku mówiliśmy, że tu następuje w Czechach jakaś silna taka gra na przesilenie. Chodziło o te ataki na Babisza. Później to kłamstwo ambasadora. Pamiętamy ambasadora chińskiego, który kłamał, że Babisz będzie przepraszał za te ustalenia służb czeskich, które mówiły, że Huawei, Chiny zagrażają, że to jest, że szpiegują i tak dalej. Czyli to samo, co dzieje się w Polsce, tylko niestety nasz rząd się ugiął, albo nie musiał się uginać, tylko on jest cały czas prochiński, a tylko udaje, symuluje stosunki pozytywne ze Stanami Zjednoczonymi. I nasz rząd, tak jak pokazywaliśmy, ogłosił taką pokorną prośbę do komunistów chińskich, żeby nas nie szpiegowali, ale od razu też ogłosił, że absolutnie nie zamierza żadnych reperkusji wyciągać w stosunku ani do firmy Huawei, która dalej się panoszy na naszym rynku, ani do innych chińskich firm, takich jak na przykład te, które chcą wykupić polskie górnictwo. Wspominaliśmy o tym wczoraj, że tu kolejne wizyty tych komunistów chińskich zainteresowanych przejęciem polskiego potencjału i myśli technicznej, jeśli chodzi o górnictwo. Także nie tylko Niemcy zagrażają polskim kopalniom, bo do tego to już przyzwyczailiśmy się od, można powiedzieć, trochę więcej niż 100 lat na pewno, ale teraz Chińczycy zamierzają wykupić całe know-how, jakie Polska ma w szeroko rozumianym przemyśle węglowym, także Polska kapituluje. To może dorzucę w ogóle, co Czesi w międzyczasie, też od wczoraj co się wydarzyło, znaczy wydarzyło się, wtedy kiedy prawdopodobnie trwał nasz program, to mniej więcej miało miejsce, że Czesi wyrzucili Huawei z przetargu na budowę portalu podatkowego. Tak. Więc to potwierdza ich politykę, a u nas cały czas z kolei są inne informacje, że Huawei tutaj czaruje naszych polityków, że niby da im dostęp do jakichś tajnych informacji. Tak. Drutu, kaweł drutu, także takie gadki komunistyczne, to jeśli da im dostęp do tajnych informacji, to znaczy, że zbiera te tajne informacje, a przecież wcześniej informował, że nie zbiera. No to jak to, towarzysze, tam w tej Warszawie dajecie sobie robić wodę, znaczy wodę z mózgu. Czyli tak, Czesi bardzo fajnie się zachowują i tutaj widać, że to zbliżenie czesko-amerykańskie idzie pełną parą. Zaproszenie premiera Babisza do Waszyngtonu przez prezydenta Trumpa to jest wielkie wyróżnienie i sprawdza się też niestety ten scenariusz, o którym my mówiliśmy, kiedy tacy mędrcy z PiS-u twierdzili, tak jak dr Targalski, że jak my teraz, że tak powiem, się postawimy Amerykanom, tam chodziło o tą wojnę z Żydami rozpętaną przez Patryka Jakiego i resztę PiS-u, także później dokładał do pieca, pamiętacie, premier Morawiecki, który oskarżał Żydów i Polaków o współsprawstwo, czy perpetrators, jeśli chodzi o niemiecki holokaust w stosunku do Żydów i Polaków. Także obraził naród polski i obraził naród żydowski. I wtedy, pamiętacie, jak Targalski mówił, nie, my teraz będziemy tu się stawiać Amerykanom, co tam ci Amerykanie mogą nam zrobić, my jesteśmy im potrzebni, to my dyktujemy warunki i koniec, i im zmięknie rura. Tak towarzysz dr Targalski wygrażał piąstkami w telewizorni Republika, która teraz jest bardzo posrebrzana już mocno, ale to już wiemy. My zawsze wiedzieliśmy o tym, że to jest rządowa telewizja, a nie żadna tam niezależna. To są rządowi eksperci, a nie żadni tam niezależni, bo jak biorą pieniądze od rządu, no to są rządowi, a nie niezależni. Także nie kpijmy tutaj z takiej zabawy
słownej, a myśmy mówili, że Stany Zjednoczone, owszem, chciałyby z Polską, bo i tradycje wspaniałe, i położenie centralne, i potencjał duży, i miłość do Ameryki wśród Polaków jest jeszcze duża, pomimo tego, że ci ludzie z KBW, Korwin, Braun, Winnicki, jeszcze inna sfora tej propagandy prokomunistycznej próbuje oczerniać jakoś Amerykę, zohydzać Amerykę, szczególnie w mediach społecznościowych, ta wojna ciągle trwa, to jednak potencjał, jak wykazały badania, jest największy wśród Polaków, ale ostrzegaliśmy, Ameryka ma pole manewru. Może zbliżyć się z Ukrainą, może zbliżyć się z Białorusią, może zbliżyć się z Czechami i też podobne cele geopolityczne, mają też Rumunię przecież i tak dalej, podobne cele geopolityczne uzyskają. Tak. A my zostaniemy z ręką w chińskim nocniku. W chińskim dosłownie, z chińskiego sklepu, takiego tam na 5 zł czy ileś, nie? Także taki los rzeczywiście, Prawo i Sprawiedliwość. No, mówienie w kontekście tej sprzedajnej partii, która została ufundowana przez komunistów Kiszczaka, już teraz to wszyscy wiedzą, że to uwłaszczenie, które zapewnił zbrodniarz komunistyczny Kiszczak tej partii innym partiom okrągłostołowym. Przecież Korwin wtedy też dostał koncesję na wydawanie Najwyższego Czasu i był on drukowany w wojskowych zakładach graficznych w Bydgoszczy. Także wszystkie tamte formacje polityczne powstały z woli partii komunistycznej, dlatego są do dzisiaj lojalne zarówno w stosunku do komunistów i katolickich biskupów, bo to są ich wspólnicy w Polsce, i są w miarę lojalne między sobą. One się tam troszkę gryzą, ale nigdy tak, żeby się naprawdę zagryźć. Dowód. Platforma Obywatelska była rzekomo znienawidzona przez Prawo i Sprawiedliwość, tak? Mhm. Szli, żeby odsunąć ich od władzy, uratować Polskę i powsadzać ich do więzień, tak? Mhm. Audyty zrobione. Mhm. Przekręty były. Ilu platformersów siedzi? Słyszeliście o jakichś? Siedzą. Siedzą w ławach no sejmowych, właśnie. Siedzą w radach nadzorczych, podobnie jak towarzysz. Trzeba się kichnę. A może nie? Siedzą nie tylko tutaj w tych ławach. Siedzą ale nie tam, gdzie trzeba. Tu siedzą nie wiadomo, też na jakichś stołkach w różnych spółkach, nie spółkach. Zgadzamy, cały czas. Ale zobaczcie. Jednocześnie powsadzano kilku pisowców. Nie? Tu doradca, czy taka prawa ręka ministra Macierewicza, protegowany księdza Tadeusza Rydzyka, już siedzi w pierdlu. Czyli jednak jak chcieć, to można do pierdla wsadzić. Tu niektórzy już na Twitterze zliczają, że Prawo i Sprawiedliwość posadziło do pierdla więcej pisowców niż platformersów. No i teraz właśnie moja zagadka. Czy to znaczy, że pisowcy więcej kradną od platformersów? No straszny wniosek by był dla Prawa i Sprawiedliwości, nie? Czy to znaczy, że jest zmowa pomiędzy PiS a PO? My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I dlatego PiS troszeczkę dyscyplinuje swoich, żeby pokazać, jaki jest dobry, a absolutnie nie rusza złodziei z Platformy Obywatelskiej czy z PSL-u. Bo przecież widać, że mogą. Bo swoich powsadzali za stosunkowo drobne oszustwa, bo ileż tam, kilkadziesiąt tysięcy, ile tam misiaczek ma? 90 tysięcy złotych? Ja w ogóle myślę, że to, co tutaj pokazane jest o tym, co robi Kaczyński, to też jest wierzchołek góry lodowej. Nie, no to oczywiste. Myślę, że to jest wszystko jedna szajka, tak jak mówisz, PiS i PO. I to, że odpalili tutaj Kaczyńskiego, to stwierdzili, no trzeba coś grubszego odpalić, no bo tak, mówią nam o Huawei, Amerykanie nam przyjeżdżają, musimy to jakoś wyciszyć, więc odpalili Kaczyńskiego. A myślę, że to znaczy, ani jemu nie zaszkodzi za bardzo. Być może platformersi się trochę przestraszyli. Bo rzeczywiście początki rządzenia Prawa i Sprawiedliwości wyglądały dla nich groźnie. Zrobiono te audyty, wykazano ogromne nadużycia i chciano zreformować sądownictwo.
czyli ten ostatni bastion komunizmu, który chronił, bo wiecie, wszystko co się dzieje, no w końcu trafi do sądu, nie? Jak się ludzie nie potrafią dogadać, no to to wszystko gdzieś trafia do sądu. Czyli komuniści sobie zostawili taką żelazną gwardię komunistyczną wśród sędziów, szczególnie tam tych sędziów najwyższych, powiedzmy, i byli pewni, że cokolwiek się nie stanie, no to, to albo sądy, a ostatecznie prezydent Duda albo Komorowski ułaskawią, nie? Tam to też takie, słyszeliście, ile Bolek na ułaskawiał, ile Kory, ten jakąś tam... Komorowski? Komorowski, tam każdy z tych bandziorów ułaskawiał, tak, na dużą skalę. Czyli to było takie ostateczne zabezpieczenie, że jeśli już coś się rypnie, no to najpierw uciszamy dziennikarzy, sprawa się gdzieś rozchodzi po kościach, nikt nic nie wie. No dobra, no gdzieś niestety pierwsze zabezpieczenie ciszy medialnej nie zadziałało, no ludzie się czepiają. Zobaczcie na przykład, jak to działa z tym zamczyskiem budowanym w Puszczy Noteckiej, nie? Na chwilę wybuchło, że jest tutaj jakaś afera, że tutaj no straszny skandal ekologiczny i zresztą też skandal taki, no powiedzmy, jakby to powiedzieć, deweloperski, nie? Że wiecie, no w środku puszczy buduje się jakieś za wiele milionów zamczysko. No to kto ma na to pieniądze? Kto to tak gdzieś miał i takie wpływy? Także i ekologiczny, i taki skandal z władzą lokalną. Gdzieś parę dni tam troszeczkę się dziennikarze ponapinali. Cisza. I minęło pół roku, co się dzieje? A budowa już prawie na ukończeniu. Nikt tam nic, ciszy chosza, wiecie, nic nie działa. Także widać, że pierwsza bariera, no to są przekupni dziennikarze, czyli burdelowe dziennikarstwo, które absolutnie nie podaje Polakom prawdy. No gdyby jednak afera była za duża, jeszcze by za granicą zaczęli pisać, no i sądy musiałyby się czymś zająć, no to wtedy mamy naszych sędziów. I tu zarówno PiS ma swoich, nie, i jak coś, no to tam prokuratura umarza, nie, to wiadomo, a PO, czy dawni komuniści, mają kontrolę nad całym aparatem. I Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście, no, sprawiało wrażenie, że już jest tuż, żeby ten układ rozwalić. Czyli to nasze wezwanie, Jarosławie, wywróć okrągły stół, no, zaczęło, ty, zaraz, może oni naprawdę, a nie tak jak w 2005-2007, gdzie pozorowali tylko zmianę władzy. Bo myśmy mówili, tak jak wtedy was odsunęli od władzy i potem był Smoleńsk, tak teraz jak was odsuną od władzy, to pójdziecie siedzieć na pewno. Oni nie dopuszczą, żeby ryzyko powtórzyło się jakiejś zmiany prawdziwie antykomunistycznej. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość chyba... jak gdyby albo przestraszyło się własnej mocy, że może coś zmienić, bo mieli prezydenta, parlament, wszystko, albo no, od razu było, że tak powiem, to tylko takim igrzyskiem dla nas, żebyśmy się tu emocjonowali, że da się w ten sposób Polskę naprawić. Wtedy na rozkaz biskupów katolickich prezydent Dudasz zawetował, no i do dzisiaj już mamy jak jest. Platforma już wiedziała wtedy, że... Dzisiaj bardzo ciekawe słowa w tej sprawie padły z ust Jarosława Kaczyńskiego, znaczy one padły w sierpniu zeszłego roku, no ale dzisiaj Polacy się niestety dopiero o nich dowiadują. Jarosław Kaczyński powiedział, że państwo prawa to mit czy bajka. Masz może ten cytat? Takich sygnałów było bardzo wiele i ponieważ my wiemy, jak w Polsce funkcjonuje prawo, ta opowieść o państwie prawa to kompletna bajka. W związku z tym musimy zaniechać przedsięwzięcia. Ta opowieść o państwie prawa to jeszcze raz... To bajka. To kompletna bajka. Właśnie chodziło mi o to słowo kompletna. Zobaczcie, Jarosław Kaczyński mniej więcej w trzecim roku swoich rządów tak ocenia stan Polski. Opowieść o państwie prawa to jest dla nas, dla was. No, wiadomo, no tam troszeczkę przesadzam, bo widzowie Idź Pod Prąd, no to się w takie bajki nie dają ubrać, ale chodzi mi o to, że to jest dla tej gawiedzi, która słucha telewizji, nie? Która słucha telewizji publicznej, która słucha telewizji Republika. Im się tam opowiada, jak to Polska rośnie gospodarczo. Teraz, wiecie, tu w rankingu my spadliśmy na już tam gdzieś w połowa pierwszej setki, nie?
A Telewizja Republika dzisiaj chyba tam czytałem. Jaki to kolejny sukces, rozpędzamy się i pędzimy i nasza gospodarka jest cymes, gites i tak dalej. Także to są prostytutki, a nie dziennikarze, którzy kryją rząd, a w rzeczywistości oni powinni mówić to, co Jarosław Kaczyński tu powiedział naprawdę. Bo Jarosław Kaczyński powiedział, prawo w Polsce nie istnieje. Pod rządami jakiej partii? Jeszcze raz. Prawa i sprawiedliwości. Tak. Bo gdyby on to powiedział na otwarcie Polakom i powiedział, jaki ma program zmiany, no to wszystko jest okej. Ale on to mówi w trzecim roku rządów, a Polakom opowiada kucypały, że tu jest fajnie, że będziemy jeszcze rządzić drugą, trzecią i jeszcze którąś tam kadencję i zmiany idą w dobrym kierunku. Jeśli po 2,5 czy już nie pamiętam ile to w tym momencie, by prawie 3 lata rządów, on mówi, że to kompletna bajka, no zwróćcie uwagę. Rządy prawa w Polsce to jest kompletna bajka. To znaczy, że on już wie, że on już tylko może kasiorę dla siebie jak świnia gromadzić. A Polakom, nam, wam w ogóle nie pomoże. On już to wie. A może wiedział to od początku? Myślisz, że się teraz dowiedział? Nie, no ja myślę, że wiedział od początku. Czyli po prostu nas oszukiwał, że on próbuje zmienić Polskę. Chodziło tylko o to, żeby wymienić świnie przy korycie. I teraz nakładamy na to sytuację międzynarodową. Czesi robią naprawdę dobre interesy ze Stanami Zjednoczonymi, przeganiają chińską agenturę. Premier Czechów jest traktowany partnersko, a Polska jest traktowana jak Guantanamo. I to jest ta różnica w polityce. Zobaczcie, że Stany Zjednoczone doskonale wiedzą, jaki jest stan moralny elit pisowskich. Nie mają tu żadnych złudzeń. Dlatego jak coś chcą zrobić w Polsce, to se zrobią, pomimo tego, że doktor Targalski twierdził, że im zmięknie rura. Tak. No już nie będę się pastwił nad tym biednym człowiekiem, bo to naprawdę szkoda czasu. Amerykanie zrobią, co chcą, tak. Tylko my będziemy jak Guantanamo. I taką wizję przedstawialiśmy tutaj jako najczarniejszą od dawna. Praktycznie z Amerykanami w Polsce, z tych warszawskich partyjek i czynników rządzących, nie ma kto gadać. Zobaczcie, generał Hodges i ten ośrodek analityczny SIPA, gdzie się, że tak powiem, publikuje, czy gdzie go możemy zobaczyć? Na spotkaniu Business Center Club. Czyli absolutnie nie z pisowskiej bajki. Nie z pisowskiej bajki. Tamci teraz szybko, tamta druga strona, szybko pokazuje Amerykanom, słuchajcie, możecie równie dobrze z nami gadać. Wiecie, że byliśmy tu wierni, kiedy trzeba było. Irak, Afganistan i tak dalej. Nie? Bo to przecież ta ekipa mniej więcej wtedy rządziła. Także dajcie nam spokojnie, nie bójcie się, jak my przyjdziemy do władzy, dalej będziemy na linii z Waszyngtonem wykonywali to, cośmy obiecali. Z nami naprawdę można się dogadać. I zobaczcie, mówiliśmy, zmowa milczenia po stronie mediów rządowych i nierządnych mediów niezależnych. Czyli, wiecie, Karnoscy, Sakiewicze, to jest od słowa sakiewka. Ksiądz Tadeusz Rydzyk też się nie popisał, minister Macierewicz też, mimo że wcześniej korzystał z kontaktów z generałem Hodgesem, teraz ten przyjeżdża do Polski, a Macierewicz... Ręczę za misiaka. No tyle był zdolny. Czyli każda świnia swoje koryto tylko swojego koryta dogląda, a w sprawach geopolityki nie mają nic do powiedzenia. O sprawach geopolityki polskiej wypowiadają się Amerykanie. I mówią, tak, będzie konferencja, tu przyjedzie najpierw pan Pompeo, teraz już pan Pence przyjedzie i tak dalej. I my się tylko dowiadujemy ze Stanów Zjednoczonych o tym. Oczywiście cieszymy się bardzo, że ci ludzie przyjeżdżają do Polski, że jeszcze szukają kontaktów w Polsce, że mają bardzo pozytywny stosunek do Polaków jako do narodu, ale wiedzą, że rząd polski to rząd świni. I nie ma tam z kim gadać, bo to jest chlew komunistyczny. Oni wiedzą, że tam jest albo ruska agentura taka na sztywno,
ze starych czasów, albo już chińska przekupiona ta, że tak powiem, w pisowskich krawacikach. Mhm. No i z kim tu gadać? No to oni wydają rozkazy tym świniom, no i tyle. Tak, no ja jeszcze tak jak usłyszałem o tej informacji odnośnie Czechów, że ta współpraca z Amerykanami się zacieśnia, że mają podobny front, jeśli chodzi o szpiegów chińskich, że też chcą nakryć Huawei i ujawnić światu, jakie przekręty robi, no bo Czesi też przyznali się ta ich od cyberbezpieczeństwa NUKIP poinformował, że przekazał wszelkie informacje, które zdobył na temat szpiegów zarówno partnerom z Europy, jak i Ameryki. No. U nas cisza. A szpiega X cały czas nie widać, za to CBA, ABW zajmuje się pierdołami. A, przecież nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kiedy cały świat wspierał Tajwan i wspiera dalej, przecież tam się ciągle coś dzieje, jeśli chodzi o uznawanie praw Tajwanu do niepodległości, odległości, kiedy cały świat patrzył na akcję, w której my braliśmy no, udział, a nawet bym powiedział jeden z głównych udziałów, bo i media tajwańskie, i prezydent, i premier mówiły o tej akcji i dziękowały właśnie Polakom, czyli no, wam, widzom telewizji Idź Pod Prąd, nie? To co robiły polskie media? Po pierwsze zamilczały tę akcję, a co robił polski MSZ? Na czworakach tłumaczył się przed gazetą komunistyczną, nawet nie przed rządem, tłumaczył się, że Polacy stoją na stanowisku takim jak towarzysz Bierut w 49 roku, o ile dobrze pamiętam, i uznaje politykę jednych komunistycznych Chin. To było stanowisko rządu RP sprzed paru miesięcy. A zobaczcie, co robią Czesi. My pokażemy całemu światu zbrodnicze działania chińskiej agentury w Czechach. To jest jakościowo, wiecie, przepaść pomiędzy tym, co robią Czesi, a tym, co robi nasz haniebny rząd w Warszawie. Dlatego też ta akcja grillowania Kaczyńskiego, ona specjalnie mnie nie, jakby to powiedzieć, nie rusza już dzisiaj. Mówię, 3 lata temu bym tu jakoś starał się wspomóc PiS i tak dalej, przecież różne tu akcje wspomagające PiS i poradyśmy im dawali, co macie zrobić, właśnie prawo budowlane, dajcie wolność Polakom. Nie, wolność to my mamy wygrać wybory w stolicy i będzie wolność dla nas, a nie dla nich. No, to świńskie, chińskie pojmowanie wolności, także widać, że nie ma z czym gadać. Także dzisiaj to, że ta cała opozycja wydaje się, że w tym kierunku bezprawia to już nie może być gorzej. Że to, co powiedział Kaczyński... No może być Wenezuela jeszcze. No, ale to już nie jest element, można powiedzieć, państwa demokratycznego czy pokojowego. Ale Polacy się nawet nie zorientują, że się coś zmieni. Pamiętacie, jak dr Targalski swój manifest taki polityczny ogłosił? To było, myślę, miesiąc temu, gdzieś nie więcej. I on powiedział tak, no to, że PiS kradnie. No kradnie, bo kraść musi, bo jest partią władzy. To, że zwiększa etatyzm, czyli zwiększa ilość... Reformatorzy, amatorzy, tak? Etatów rządowych. No to czy nie robi tego PiS? No robi, bo taka jest polityka, taka jest kuchnia władzy. Trzeba kolejne świnie na etat przyjąć, żeby nie pyskowały, nie tego. I to będzie narastać, czyli... Towarzysz Targalski, który twierdzi, że tak mu zależy na Polsce i tam będzie rozpoczynał wojny, nie wiem, kopnie Amerykanów, kopnie Rosjan i tak dalej, a w rzeczywistości to tylko z kotami może gadać, on jasno powiedział, tu żadnej zmiany dla Polaków nie będzie, nie łudźcie się. Gadanie o obniżce ZUS-u, gadanie o obniżce podatków, gadanie o wprowadzenie sprawiedliwości dla zwykłych ludzi, to są mrzonki jakiś, nie wiem jak on to nazwał, amatorzy, to chyba delikatne słowo, może jeszcze sekciarze byś towarzyszu Targalski powiedział, a co? Przecież można, nie? Media Karnowskiego tak mówiły, to i ty sobie pozwól, nie? To jest myślenie, mówi, jeśli już się coś zmieni, to rewolucja. No on tak właśnie myśli po stalinowsku, nie? No tak jak mówię, Wenezuela musi no być, to, żeby no się dlatego coś odwołałem się do towarzysza Targalskiego, no bo on tu taki manifest komunistyczny, że wszystko się zmienia tylko drogą rewolucyjną. No to my mu mury.
możemy puścić. No teraz nie będziemy puszczać, ale może na koniec to zobaczymy. Żadna rewolucja, tak rozumiana, jak towarzysz Tergalski mówi, nie zmieniła sytuacji, tylko zmieniła świnie przy korycie. Tu musi się zmienić świadomość ludzi w Polsce. A czym zajmuje się Gazeta Polska i Telewizja Republika? Okłamywaniem Polaków. Czyli biorą udział w diabelskim planie. Żeby Polska nigdy nie zdobyła się na niepodległość, nie wybiła się na niepodległość. Bo to dopiero mówieniem prawdy ludziom, to zresztą pokazała nasza historia sprzed 100 lat. Właśnie po tych czynach powstańczych, po ostatnim z 63, Polacy, elita polska, ta najświetlejsza, stwierdziła, że tą drogą my Polski nie odzyskamy. Tą drogą tych zbrojnych powstań, czyli rewolucji, jak chce towarzysz Targalski. My musimy pójść z kagankiem oświaty do prostych ludzi. Towarzysz Targalski i wraz z niemieszczącym się w szwach towarzyszem Sakiewką mieli Złoty Róg. Mieli i gazetę, nawet codzienną, i telewizję o zasięgu ogólnopolskim. I dzisiaj to pies Targalskiego żyga, jak włączy Targalski Telewizję Republika. Taki poziom zakłamania, wazeliny, odwracania kota ogonem, że koty Targalskiego się pożygały normalnie i nie oglądają, i nie płacą abonamentu, i w dupie mają Telewizję Republika i niezależną gazetę polską, niezależną od rozumu i prawdy oczywiście, nie? Oni mogli to zrobić, mieli narzędzia, podobnie jak mógł to zrobić ksiądz Tadeusz Rydzyk, powiedzieć Polakom prawdę. Ja mówiłem, jak przyjechał zwodziciel z Watykanu. To jest teraz test dla polskich elit. Kto powie, że Kościół katolicki nie woli naród polski? Kto to powie? Że to jest absolutnie niebiblijna, fałszywa religia. Na czele z tym wrogiem cywilizacji chrześcijańskiej, który walczy zresztą z Ameryką Trumpa na każdym kroku. Ostatnio w Panamie też pośrednio nazwał Trumpa chyba szaleńcem. Szaleńcem. Tak, tak. Ten piekłoszczyk z Watykanu właśnie tak powiedział. Nie? Ja powiedziałem wtedy, jak przyjechał do Polski. To jest test dla polskich elit. Wiecie już, kim jest Franciszek. Wiecie, czym jest Kościół katolicki dziś. 500 lat temu można było jeszcze dobre rzeczy, jeszcze jakieś znaleźć w Kościele katolickim. Ale nie teraz. Teraz to jest zakłamana instytucja globalistyczna, która już wyrzekła się Chrystusa i stowarzysza się z islamem. Po to, żeby zbudować światową religię. To już wtedy mówiłem, zobaczcie, 2015 rok, moje kazanie, sojusz komunizmu, islamu i katolicyzmu. Proszę bardzo, macie dowód, że to ja nie teraz zmyślam. Niestety żaden autorytet prawicowy, medialny nie powiedział prawdy o Kościele katolickim wtedy. No i dzisiaj te autorytety są skompromitowane wśród Polaków en masse, wszystkie razem. Ksiądz Tadeusz ręczy za złodzieja. Minister Macierewicz mówi, ale co, ja nie winien, to przecież ksiądz Tadeusz za niego ręczył. No takie jaja są, takie jaja się dzieją, że tak powiem, już w świetle Jupiterów, można powiedzieć. No toście się skompromitowali, gacie w dół i goła pisowska dupa. Ej, to, co powtarzałem pierwszego dnia po wybuchu tej afery. Katolicko-narodowa elita pokazała stopień swojej demoralizacji, równy albo gorszy, poprzednikom z PO, PSL, UW, SLD, cokolwiek chcecie. Czyli dowiedzieliśmy się, że Polska nie ma ludzi, którzy mogliby stanowić elitę narodu we właściwym tego słowa znaczeniu. Jest to chlew. To, co Polska ma jako elity, mówię o kościołach, uniwersytetach, stacjach radiowych, czyli tych elitach dziennikarskich i oczywiście o elitach politycznych, to jest jeden wielki chlew, który tylko trzeba karmić ciężką krwawicą Polaków, których się ściga coraz większymi ZUS-ami. Teraz już do Polaków docierają nowe rachunki za energię. Mówiliśmy, będziemy płacić za utrzymanie tych świń.
Urząd Skarbowy coraz bardziej nas pęta. Urząd Skarbowy już chce mieć teraz banki na swojej kontroli. Wiecie, że teraz banki będą śledzić, gdzie ty tam zarabiasz tego i donosić na ciebie. Twój bank będzie donosił na ciebie do rządu i żeby ci mogli wziąć cię za dupę i tak dalej. Także to już jest... Moim zdaniem do Wenezueli coraz bliżej. I do tego dochodzą nowe rachunki za ZUS. Teraz już każdy przedsiębiorca tą stówkę więcej musi z portfela wyłożyć, bo właśnie podwyższono tam sztucznie niby te najniższe pensje i tak dalej, żeby się zgadzało, po to, żeby teraz wszyscy, którzy są na jednoosobowej działalności gospodarczej, stówkę więcej zapłacili miesięcznie rządowi za pseudo ubezpieczenie społeczne. Idź do szpitala, to zobaczysz, jak to wygląda w praktyce. Też ostrzegaliśmy, Polska bezgotówkowa, o tym trochę mówiliśmy, a parę miesiąc może wcześniej mówiliśmy też o tych subkontach VAT. I ostatnio pojawiła się też informacja, analiza po 2018 roku, że jest sukces. 10% operacji wykonanych było z wykorzystaniem subkonta VAT, a przypomnę, że tych pieniędzy, które się znajdują na twoim koncie, nie możesz ruszyć. Na podkoncie VAT-owskim nie możesz ruszyć. Tak, to jest kolejna, do państwa tak naprawdę kolejna grabież, granda w biały dzień, podobna jak ZUS. Tam niby też płacisz składkę na swoją emeryturę, ale to jest guzik prawda, bo wrzucasz do budżetu państwa de facto tę składkę i możesz w ogóle żadnej emerytury nie dostać. To nie jest twój fundusz emerytalny, gdzie sobie tam składasz tak na koncie i tam później po 30 czy iluś latach masz jakąś tam sumę pieniędzy. Nie, to wcale tak nie funkcjonuje. Rząd tam były takie gadki, że przynajmniej część, a później wszystko ukradli z powrotem, no to wiecie, ta afera to jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, także tutaj te pieniądze są rozkradane, teraz jakieś nowe fundusze tam pracownicze jakieś, nie wiem, czy słyszałeś takiego. No tak, to wiecie, będą zmuszać firmy do wprowadzania kolejnych obciążeń. Tym świniom ciągle mało karmy w korycie. Nie? I one będą, te świnie będą wymyślać coraz nowe obciążenia podatkowe. Nie? Tu nie ma się czego spodziewać. Dopóki tu za chwilę wam pokażemy taką wspaniałą niespodziankę. Polska u psychologa. To za chwilę, ale dopóki nie zmieni się ten syndrom pokazany w tym pięknym filmie, dopóty Polacy będą wybierali świnie do władzy. Czyli problem nie jest w świniach. Problem Polaka. Jest w umyśle Polaków. W duszy Polaka jest problem. Dlatego właśnie ci, którzy poszli, udali się do umysłu Polaka, czyli pozytywiści z końca XIX i początku XX wieku, oni wygrali. Co prawda nie było to długie zwycięstwo, ale oni wygrali i Polska dała najwspanialsze pokolenie, czyli to pokolenie międzywojenne, które weszło w II wojnę światową, to było najwspanialsze przez ostatnie może 200 lat pokolenie Polaków i rzeczywiście to pokolenie zostało wybite, wymordowane przez Rosjan i przez Niemców do spółki, nie? Po to, żeby tu już została tylko taka trawa do strzyżenia, czyli ludzie bezmyślni. Coś dobrego się dzieje. Jutro będziemy mieć trzecią rocznicę naszego codziennego gadania do was. Prosiłem o taki wyraz wsparcia, żebyśmy od was dostali sygnał, że to, co robimy, jest warte czyjegoś słuchania. Bo niekiedy, mówię wam otwarcie, no nasza motywacja też faluje. No raz widzimy większy sens tego, co robimy, raz mniejszy. Nie? Szczególnie, że wiecie, że jesteśmy otoczeni takim szczelnym murem milczenia i nienawiści na różne sposoby. I tam groźby, to tam rzadko o tym nawet mówimy, bo nie ma o czym, ale bardziej nas boli to, jak dla swojej prywaty i swojej jakiejś ochrony swoich tych lewikowych interesów, ludzie, którzy powinni mówić o takich rzeczach jak słowa na przykład generała Hodgesa czy pułkownika Wójcika, czy powinni mówić o takiej akcji Say No to China, Say Yes to Taiwan, czy powinni powiedzieć o petycji do Donalda Trumpa, żeby objął sprawę mordu Smoleńskiego, tego drugiego, sprawą międzynarodowego śledztwa, że ci wszyscy ludzie milczeli. To
pokazuje, że oni nie nas nienawidzą, tylko oni bardziej kochają swoje świńskie koryto niż Polskę. Bo niezależnie od tego, czy to my robimy, to każda z tych akcji, które wymieniłem, a jeszcze parę innych by się też dało wymienić, mniejszych czy w innym obszarze, była warta poparcia wszystkich Polaków, wszystkich, którzy myślą i czują po polsku. A ci ludzie wtedy milczeli. Czyli to jest taki czynnik, który powoduje, że po ludzku trudno znaleźć podstawy do wiary na zmianę, do zmiany. I jako taki powiedzmy apel do was, nie? Taki, żeby pokazać, że jednak to, co robimy, ma sens i są ludzie i jest ich coraz więcej, którym to jest potrzebne. Prosiłem, żeby 1000 osób w tym roku nas, w tym miesiącu, przepraszam, nas wsparło. Dziękuję bardzo. Dziękuję Bogu i dziękuję każdemu z was. Dzisiaj to już jest ponad 1000, już to mogę powiedzieć. Już Michał tu przesłał mi informację, że dzisiaj w nocy czy nad ranem ten 1000 gitar, które nam grają, to zostało przekroczone. Bardzo wam dziękuję. Nie byłem do końca pewien, czy mój apel spotka się z waszym uznaniem, ale widać, że po drugiej stronie są ludzie, którzy słuchają i są gotowi nas wspierać. To nam daje kolejną motywację, żeby każdego dnia dla was pracować. Coraz lepiej. To, jakie mamy możliwości dzięki temu, że tyle gitar nam gra, że naprawdę możemy sobie pozwolić na zatrudnianie nowych talentów. Chcę wam pokazać, co nas czeka, jeśli rzeczywiście dalej Bóg pozwoli nam się rozwijać. Jakie kolejne już teraz, powiedzmy, artystyczne, tu się Michał śmieje, bo my już oglądaliśmy to coś, tę wspaniałą niespodziankę. Chcemy wam to pokazać. 1000 gitar nam gra i wielkie dzięki dla was i dla Boga, ale to nie jest tylko jakaś taka satysfakcja sportowa. O, zrobiliśmy target jakiś. To nam umożliwi wejście na, powiedzmy, nowy poziom rozwoju, w nowe nisze, wejście z nowymi produktami, takimi jak ten. Zobaczcie. Jak się pani dziś czuje, pani Polsko? Już po pogrzebie? Tak, już po. O, widzę, że jest pani przygnębiona. A pan by nie był. To straszna tragedia, straszna. O, oczywiście, na pewno przeżyła pani szok. No, szok. No tak, przeżyłam szok. Kto by się spodziewał? W taki sposób. A inni to go nawet niespecjalnie ratowali, wie pan. To skandal. Może byli oszołomieni. Oszołomieni czy nie, ale człowiekowi trzeba pomóc, a nie stać jak kołek. To ważny człowiek był, nie byle kto. Oczywiście, ale wie pani, mogli się zwyczajnie po ludzku bać. Może liczyli, że skoro jest ochrona... Jaka tam ochrona? Nieudacznicy, a nie ochrona. A może i w jakiej zmowie byli? Z zamachowcem? No, zamachowcem albo innymi. Przed sądem powinni odpowiadać za zaniedbanie. Powinni, a pani zdaniem odpowiedzą? No, a pana nie? No cóż, z tego co pamiętam, to zmarły popierał silnie wie pani kogo. A o nim z kolei wszystko już wiadomo. Jest czarno na białym. Skoro popierał, to może i był w tym układzie. Może stał się niewygodny. Co pan insynuuje? I to w takiej chwili. Trochę szacunku dla zmarłego. Przepraszam, jeśli panią uraziłem. Pamiętam po prostu, jak pani sama mówiła, że to, oszust był. Że dorobił się na przekrętach, wyprzedawał mienie, że dochodów nie wykazywał, swoich ludzi pchał. No wie pan. No to przecież pani słowa. Niemożliwe. No, mam nagranie. No może i tak mówiłam, ale panu zakazuję. Słyszy pan? To się nie godzi o zmarłym tak mówić. To przyzwoity człowiek był. Chce mi pani powiedzieć, że można być równocześnie nieuczciwym i przyzwoitym? Niech pan powie. Czy jest gdzieś człowiek na stanowisku, który nic nie ukradł?
Wszędzie tak jest. O, śmiem wątpić. Mówię panu, kradną wszędzie. Tak było od zawsze i tak już musi być. No, no ale on okradał panią. Nie razi to pani. Okradał, okradał. Pan da już spokój, naprawdę. O, oczywiście, przepraszam. Właśnie przez taką mowę nienawiści on zginął. O, jasne. Wie pani, jednak chciałbym zrozumieć. To już kolejny pani ukochany, który podejrzewamy, że nie był uczciwy. Jak to się dzieje, że pani za każdym razem zgadza się na taki związek? Jeden mąż panią wycyckał z pieniędzy, drugi to samo, trzeci już takie obmyślił metody wyłudzania, że... Ojej, proszę nie płakać. Pan myśli, że to takie proste. Pan nie wie, jak oni działają. Jak się przymilają, zwodzą. Oni dobrze wiedzą, co ja chcę usłyszeć. Łudzi mnie każdy, że tym razem to będzie inaczej. Że z nim będzie jak w niebie. A jak tylko dostaną dostęp do konta, to sam pan wie. Straciłam tak dużo, że pan sobie nawet tego nie wyobraża. O, bardzo pani współczuję. Natomiast nie mogę pozbyć się wrażenia, że pani jednak w tych związkach sama trwała. Nie mogła pani wykopać dziada. A jak? Pierwszy to za mordę krótko trzymał. Jeszcze go wspierali sąsiedzi. Nie dałam z nim rady. Trzeba było przeczekać. A potem to już tacy zwodziciele byli. Tak omamić umieli. Jak coś nabroili, to albo mi wmawiali, że jest odwrotnie, albo znajdowali jakiś inny problem. I tym się zajmowaliśmy, aż mi za tamto złość przechodziła. A potem to ja zapominałam. No, to pani w takich daraniach gustuje bardziej, tak? Co pan? No, jak w tej piosence przedwojennej. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Zna pani? A skąd? O, tyle czasu pani pod butem żyła, że teraz bez niego źle. Ma już pani w głowie sposoby obchodzenia się z draniem. Wie pani co i jak, a z takim dobrym nie wiadomo jak postępować. Bzdury pan opowiada. Ja chcę dobrego. A, niby pani chce dobrego, ale w głębi serca chce pani takiego, co by panią krótko, za mordę trzymał. Nieprawda! To nie ja, to siostra tak ma. Ja jestem inna. No, pozornie. Po co pani wierzy draniom? Tych naprawdę dobrych nie szanuje, nie dostrzega. Wręcz powtarza pani oszczerstwa, które ci źli na nich rzucają, że dziwaki, nienormalni... Proszę przestać natychmiast! Normalny to musi uderzyć pięścią w stół, albo i w nos jak trzeba. Przestań! A będziesz grzeczna? Będziesz? Odpowiadaj. Tak. Koniec sesji. 500. Euro. Był to materiał Polska na kozetce i chcieliśmy podziękować za tą produkcję osobom, które nad nią pracowały. Czyli wielkie gratulacje dla scenarzysty i reżysera, czyli Alicji Wasiluk. Lektorzy to Radek i Anna Kopciowie. Rysunki Andrzej Patalon. Czołówka Szymon Żuk. Montaż Rafał Wasiluk. I dźwięk Michał Gębala. Podawajcie dalej, możecie, będziecie mogli znaleźć i na YouTubie, i na Facebooku, prawdopodobnie na Twitterze też jakieś linki do tego materiału zamieścimy. Także śledźcie i podawajcie dalej. Świetny materiał. Oby tak dalej. Tak, to jest oczywiście tylko taki wstęp, takie zrobienie nam większego apetytu na różne produkcje medialne telewizji Idź Pod Prąd. Tak jak zapowiadałem na Sylwestra, kiedy podsumowywaliśmy ubiegły rok, to już wychodzimy na dobre z takiego poziomu teatru jednego czy dwóch aktorów, jak było głównie dotychczas, że tutaj tylko takie też powiedzmy ustne komentarze, są takie gadające głowy. To jest
tu porównywalne to jest przez niektórych z was do uniwersytetu, nie? Że taka codzienna dawka wiedzy, poszerzone komentarze, taka pokazanie też tła historycznego, pokazanie tła biblijnego, nie? Próba łączenia przeróżnych dziedzin wiedzy, żeby obraz całości jak najbardziej rzeczywisty w naszych głowach się tworzył. Ale to jest dobre tylko dla bardzo takiej wysublimowanej części naszego społeczeństwa. Inni albo nie mają tyle czasu, albo są wrażliwi na inne bodźce, na przykład artystyczne. Tu zauważyliście, że stylistyka jest taka, szczególnie ci z nas przyprószeni już mocno siwizną, pamiętają taki cykl w starym kinie. Także to jest nawiązanie do tej stylistyki, szczególnie bliskiej mojemu sercu, bo z przyjemnością zawsze włączałem telewizor. Ja już nie pamiętam takich czasów, żebym z przyjemnością włączył telewizor. To właśnie mniej więcej jak w starym kinie miało być. No to tak było, a teraz to w ogóle nie włączam i też tego wam radzę. Też nie ma sensu oglądać te reżimowe, czy te inne postreżimowe, czy komunistyczne telewizje. Wystarczy iść pod prąd dla wielu z nas. To jest po pierwsze krótkie i po drugie, no, nie wchodzi w bezpośredni komentarz polityczny, ale stara się używać tych artystycznych środków, alegorii, przenośni, też sztuki wizualnej, bardzo piękne rysunki. Dziękujemy. Andrzej Pazaron. Tak. To jest dopiero pierwszy odcinek. Polska na kozetce, jeden, widzicie, nie? Także chcemy iść dalej w tym kierunku i to nie jest nasze jedyne nowe otwarcie artystyczne. Jutro rocznica trzyletnia naszej codziennej działalności. Będzie więcej. Materiały multimedialne już spływają od was, tak, więc się będzie działo. Wiele filmów i produkcji i nowych też z serii. Ale to chcieliśmy pokazać, bo jutro będzie duża porcja, natłok. Nie chcielibyśmy, żeby ten nowy cykl Polska na kozetce gdzieś nam się zgubiła. I tutaj dla tych z was, którzy nas tylko słuchają, poproszę ostatnią planszę, bo tu oczywiście jest alegoria, jest gra aktorska, ale jest to związane z tym, od czego zaczęliśmy tu pierwszy program 3 lata temu? Od wymachiwania Nowym Testamentem, bo to jest objawienie Boga dla nas. To jest testament, czyli można powiedzieć, to co Jezus chciał tobie przekazać, no to tu właśnie spisał, żebyś ty, żebym ja, żebyśmy wiedzieli o tym, nie? Dlatego to jest nowatorstwo, jeśli chodzi o polski rynek medialny i duchowy, że nie oddziela się polityki, nie oddziela się historii od Biblii, tylko łączy się to razem i jeszcze do tego inne dziedziny wiedzy. Dlatego ja postaram się przeczytać tym z was, którzy tylko słuchają. Plansza na koniec to jest fragment z drugiego listu do Koryntian, 11 rozdział, wersety 19-20. Chętnie przecież znosicie głupców, sami będąc mądrymi. Tak apostoł Paweł napomina chrześcijan w Koryncie. Znosicie to, że was ktoś bierze w niewolę, że was objada, wyzyskuje, że was z góry traktuje, że was policzkuje. To jest Biblia? To jest nasza wizja artystyczna. No tak, no jak nie masz, to ci wyślemy bezpłatnie taki egzemplarz, płacisz za koszt wysyłki, żebyś mógł sobie sprawdzić, tak, sam na własne oczy. A my komentujemy tę samą rzeczywistość, w której żyją Polacy, którzy krzyczą ufajcie. A ten, któremu ufają, co mówi? Mówienie w Polsce o państwie prawa to co? To kompletna bajka. To kompletna bajka dla pożytecznych idiotów. Polska to jest twór komunistycznych zbrodniarzy i katolickich biskupów. Do dzisiaj to jest państwo komunistyczne. Dlatego tak zazdrościmy Czechom, którzy jednak budują swoje państwo. Nie jest ono doskonałe i ma wiele tych samych wad, które ma nasze, ale oni jednak zrobili coś prostego. Zrobili dekomunizację, nie?
To było oprócz tego części Niemiec, czyli NRD-ówka, no bo to sobie Niemcy zachodni tu mogli na to pozwolić, to było, o ile wiem, jedyne państwo w całym tym obozie, tego RWPG, tych satelit rosyjskich tu w Europie Środkowo-Wschodniej, które zdecydowało się na ten krok. To pokazuje, że Czesi rozumieją te fundamenty ideologiczne państwa prawa i sprawiedliwości dziejowej. Ja właśnie takie, pozazdrościć. Takie spostrzeżenie miałem, gdy te informacje od strony Czechów, jak im się układają stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, tak sobie pomyślałem, że i to też nawiązuje trochę do wczorajszego programu, gdzie mówiliśmy o tej przyjaźni polsko-czeskiej, że powinniśmy nad nią pracować i ją rozwijać, że taki odruch jest, że to jest bardziej w stosunku do Czechów, reakcja na te informacje jest bardziej jakimś takim podziwem, lekką zazdrością, ale gdy na przykład patrzyło się na to, że Amerykanie jeszcze lata temu w Niemczech byli, tam z nimi współpracowali, tam dolary płynęły, nie? No to była zazdrość, ale mniej pozytywna to była taka raczej, no. A tutaj widać, że Czesi są jacyś tacy bliscy, nie? Jak widać, że od razu w stosunku do Niemców, którzy od wieków byli jednak do nas wrogo nastawieni, to nie cieszyło tak. No tutaj to, mimo że chcemy, żeby tak w Polsce było, no to jednak jakoś cieszy, że tym Czechom się ze Stanami układa, nie? No i jakoś tak, jak coś dobrego w Czechach się dzieje, to Polacy dużo łatwiej mogą uwierzyć, że i u nas tak może być. Bo kiedy coś się dzieje w Niemczech dobrego, tam w Stanach Zjednoczonych, to jest takie, to jest inny świat, u nas to tak nie może być. To Radek Kopeć, właśnie też jeden z bohaterów tej naszej produkcji artystycznej, rozmawiał z takim starszym człowiekiem, który cenił Amerykę, chętnie tam jeździł i tak dalej. Ja mówię, no ale to nie chce pan, żeby to, jak jest zbudowana Ameryka, posłużyło jako fundament tej nowej Polski? U nas to, panie, niemożliwe. No, ale jak coś się u Czechów dzieje, no to może jednak Polacy bardziej uwierzą, że to jest możliwe w Polsce. Zresztą widać, że ta ofensywa sił chrześcijańskich, ona przebiega nie tylko tu w Europie, ale także przede wszystkim w Ameryce Katolickiej, czyli w Ameryce Łacińskiej, bo mówiliśmy, że z jednej strony Trump może postawić mur, chociaż ma kłopoty, będziemy z Aleksiem Newmanem, mam nadzieję, jutro o tym jeszcze rozmawiali, także to odsyłam na jutro, jeśli chodzi o większą porcję informacji ze Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony mur chce postawić, ale wiadomo, że mur na długo nie rozwiąże sprawy. Dlatego potrzebny jest eksport ideologii, czyli eksport biblijnego chrześcijaństwa do katolickiej Ameryki Południowej. I to się dzieje już od prawie 100 lat, a taka od lat 50. to już naprawdę jest tak na dużą skalę i Brazylia jako pierwsza przeszła na jasną stronę mocy. Z tej niewoli katolickiej, łacińskiej przeszła do Biblii, do Jezusa Chrystusa, do świata związanego także z Ameryką Północną i dlatego mówi się o Bolsonaro, że to jest drugi Trump. Jak widać, świat przyspieszył. Jak widać, na Brazylii wcale ma się nie skończyć, że ten plan, żeby cała ta katolicka kiedyś Ameryka stanęła przy Bogu i wolności, a nie przy teologii wyzwolenia komunistyczno-katolickiej, jaką tam przez długi czas wierzono, dzieje się na naszych oczach w tempie bardzo szybko następujących po sobie odcinków. Tak odczytuję też te przemiany w Wenezueli. Stany Zjednoczone oczywiście jako pierwsze uznały Guaidó za tymczasowego, legalnego prezydenta. Dzisiaj już mamy informację, że gołodupki z Parlamentu Europejskiego już w rezolucji 439 za, tylko 104 przeciw i 88 wstrzymujących się poparli właśnie dla Zgromadzenie Narodowe Wenezueli i pana Guaidó za tymczasowego prezydenta Wenezueli.
Zobaczcie. Ja to powiem, że wynik dobry, ale tak życzeniowo to bym chciał, żeby to było zdecydowana większość. No to 104 to słabo, nie? Tak z perspektywy wolnego świata, tak patrząc. No, co to za wątpliwości mają? Nie, no tam trochę komunistów na pewno jest, ale właśnie. Widać, no, jak chodzi. Polska się wygłupiła. Tu pamiętacie, jak Czaputowicz w końcu, tam po paru dniach, bo to wcale nie było tak szybko, Stany Zjednoczone od razu poparły, a Polska po paru dniach tak pi, pi, my poczekamy, co powie Europejski Sojusz i wtedy się dołączymy. No widać, że to nie jest żadna dyplomacja, to jest, jak to Piłsudski powiedział, kury wam szczać, prowadzać, a nie się tam zajmować dyplomacją. Polska straciła szansę, żeby właśnie pokazać, że jest liderem tych antykomunistycznych, wolnościowych przemian w świecie. Zresztą, no jak Czaputowicz i pisowskie świnie mogły stanąć na czele wolnościowego tutaj jakiegoś poruszenia w tej części Europy. To jest niemożliwe, oni się zajmują swoimi geszeftami brudnymi. Mówią, żeby nikim koryta nie zabrał. Nikim tam koryta nie zabrał. O żadnej wolności oni nie mówią. Kiedy generał Hodges przyjechał do Polski w Warszawie parę dni temu, w sobotę, powiedział, że Polska może być kotwicą dla Stanów Zjednoczonych w Europie. Ma świetne do tego warunki i historyczne, i geograficzne, i takie śmakie, no omawialiśmy cały poniedziałek. Co powiedział Kaczyński, co powiedział Duda, co powiedział Macierewicz, o Morawieckim to nawet szkoda gadać, co powiedziała Telewizja Republika i Telewizja Trwam na ten temat. Nic, nul, zero. Bo oni się zajmują swoją świńską aferą. No i tyle, nie? A na świecie dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Polska mogła tu zabrać jasny głos, popierając pana Guaidó jako prezydenta Wenezueli. No dzisiaj to już musztarda po obiedzie, no bo jak już cała Europa ich poparła, no to sobie możecie swoje poparcie, wiecie, gdzie wsadzić. Zdrada papieża Franciszka na tym tle jeszcze bardziej się ujawnia, bo zobaczcie, on zwykle tak jak ci eurolewacy, czyli tak jak EU szedł w podobnych, że tak powiem, pląsach, a on stanął tak jak ta prawie setka wstrzymujących się od głosu, bo będąc nieopodal w Panamie na tych jakichś dniach diabelstwa i młodzieży, nie wiem jak się to tam nazywa, opowiedział, że on nie może się wypowiadać, on się w ogóle nie może wypowiadać w tej sprawie o budowie muru przez Stany Zjednoczone, o tym, że Trump jest szaleńcem, to się może wypowiadać, a o tym, kto reprezentuje ludność Wenezueli, to Kościół katolicki wsadza łeb w nocnik i siedzi cicho i nie przeszkadza komunistom, bo wiadomo, że ten Maduro jest popierany przez chińskich i rosyjskich komunistów na sztywno. Mm-hmm. Pojawiają się w mediach amerykańskich takie analizy, które mówią, że no, gra się na dobre rozpoczęła, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską. Tak. Już wskazana jest Wenezuela, ale zaraz obok, bezpośrednio Kuba, Amerykanie planują wyzwolić chyba Amerykę Łacińską od komunizmu, od... Widać, że wzięli się za najgorsze komunistyczne wrzody, bo Wenezuela, pamiętacie, jak jeszcze ten Chavez opowiadał różne jakieś takie komunistyczne mrzonki, nawet chciał bazę rosyjską tam robić w Wenezueli, nawet chyba zaczął, nie? Jakieś tam samoloty już lądowały i tak dalej, no ale zabrakło papieru toaletowego i wszystko się skończyło, jak wiecie, całe te mrzonki komunistyczne. Drugi taki komunistyczny wrzut, który zobaczył, papież Franciszek jak nazwał Kubę? Że to jest neutralna ziemia. Neutralna ziemia. Jak z komunistą, kagiebistą Cyrylem się tam spotykał, to powiedzieli, że to jest neutralna ziemia. No tak, komunistyczne państwo, gdzie rządzi Kuba, to jest neutralna ziemia. To tak samo w Chinach komunistycznych Kościół katolicki zdradził katolików. Nie wiem, czy to już w wiadomościach było, że księża katolicy masowo opuszczają Kościół katolicki w Chinach. Tak, odchodzą duchowni. Nie podawaliśmy jeszcze w serwisie, tak, ale podamy dzisiaj. To możecie 18. sobie też już sprawdzić. Księża katolicy powiedzieli dość. Ja nie pójdę do tego, jak on się nazywa, wikary i proboszcz, do proboszcza, który był, czy jest w rzeczywistości
aparatczykiem chińskiej partii komunistycznej. Bo należał do tego sprzysiężonego z partią nieposłusznego Watykanowi Kościoła katolickiego. Mówię, całe 30 lat czy ileś walczyłem z tym, żeby tu powstał prawdziwy, wierny Chrystusowi Kościół katolicki. A dzisiaj papież mnie zmusza, żebym uznał za swojego przełożonego duchowego komunistę w sutannie. Nie. Zrzucam sutannę. Mam was w dupie. Tak mówią do Watykanu właśnie księża katolicy w Chinach niestety. W Polsce wzywamy księży do takiego samego czynu, bo przecież to ten sam zdradziecki kościół komunistyczny, KKK, dzisiaj jest komunistyczny kościół katolicki. Na koniec naszego programu dzisiaj będziecie mieli apel byłego księdza. Z trudem tu YouTube jakoś dziwnie zaczął nam obstrukcję robić wczoraj, ale się udało. Dzisiaj trzy jest razy tam. Pełne spotkanie z byłym księdzem Jurkiem, ale na koniec to właśnie, co YouTube uciął, bardzo ciekawy apel do szczególnie tych, którzy w latach 80. przewinęli się gdzieś przez ruch oazowy, ruchy charyzmatyczne i tak dalej. Nie? Czyli mają to w pamięci, mają to niektórzy jeszcze w sercu, a teraz chodzi o to, żeby z tego wyciągnąć dziś wnioski. Także na koniec jeszcze zapraszam was na apel księdza, byłego księdza Jurka, który właśnie, tak jak ci księża katolicy, którzy dzisiaj masowo opuszczają Kościół rzymski w Chinach, widząc zdradę komunistyczną papieża Franciszka i Watykanu, mam nadzieję, że ten sam proces w Ameryce katolickiej się rozpocznie, te dwa wrzody komunistyczne wycisną, czyli Kuba i Wenezuela, ale tam już czekają inne państwa, tam już spory procent ewangelicznych chrześcijan, którzy zaczęli czytać Biblię, zaczęli czytać Nowy Testament Jezusa Chrystusa, jest już i w Chile, jest i w Peru. Jednego z takich ludzi pokazywaliśmy wam, myślę, że gdzieś ze 2-3 tygodnie temu. Także ten ruch narasta i to narasta każdego dnia. Ten ruch narasta i to jest dobra wiadomość. Narasta też każdego dnia w Polsce. To jest bardzo dobra wiadomość. Pokazywaliśmy też parę dni temu taką mapkę, pamiętam, nie ja prowadziłem program, ale była mapka odnośnie tego wsparcia Guaido i Maduro, tak? I praktycznie cała Ameryka, oprócz tam tych wyjątków jak Kuba, Meksyk chyba, który jest za negocjacjami, o, mamy to, i Ekwador chyba, który też jest za negocjacjami, no to widzicie mapkę, kto jest za, popiera wolny świat. Czyli niebieski widać, kolor. Że no taka wiosna przyszła, wiosna Boża przyszła do Ameryki Katolickiej. Chwała Bogu. Mhm. Europa blado przy tym wygląda, nie? Szaro. Szaro. A Polska mogła być jasnym punktem. Niestety tylko, zdaje się, Wielka Brytania i Szwecja tu szybko zareagowały. Okej, to ja jeszcze jedną informację chciałem poruszyć, wiadomość, nie wiem, myślę, że to może jest pozytywne, dlatego tak na koniec. Jak oceniasz to polsko-japońskie porozumienie o współpracy przy reaktorach i przy rozwoju energii pozyskiwanej z atomu? Myślisz, no że coś ciekawa, z tego będzie? Ciekawa rzecz. Chodzi o jakieś mini reaktory. No, z samego tego artykułu jeszcze niewiele się dowiedziałem, ale nie chodzi o tę elektrownię atomową, którą już budujemy, nie wiem, 3000 lat, czy trochę więcej. A oczywiście wsiąknie. Kasy, urzędasów, to tam mamy, czyli o, tu Justice. Tam już mamy tego, przy tej elektrowni, ile się świni upasło, ile pieniędzy poszło w błoto, dosłownie, to wiemy. Tu chodzi o coś innego, chodzi o mini reaktory, które będą produkowały ciepło głównie. Może być też zasilany ten system ciepłowniczy polski, czyli na przykład jakieś miasto można podłączyć do takiego jakiegoś urządzenia i Japończycy, zdaje się, w tym są najlepsi i podpisaliśmy jakąś bardzo dużą umowę. Mogę, tak, i porozumienie o współpracy też naukowej między Uniwersytetem w Tokio, tak? To bardzo cieszy, no bo jest to konkurencja dla dominacji chińskiej. Mhm. Trzeba pamiętać, że także Chińczycy kręcili się przy tej elektrowni naszej dużej, czyli oni chcą też zdominować przemysł energetyczny i ewentualnie jądrowy w Polsce. A przypomnę, że Japończycy też wydali
razem z Trumpem, od razu za Trumpem, Gwiezdne Wojny z Chińczykom. Tak. Więc no lepiej z Japończykami niż z Chińczykami. Tak, tak? Jest to na pewno jakiś dobry krok, że tutaj tych, którzy w Ministerstwie Energetyki i na polskich uczelniach wybrali ten kierunek japoński, trzeba pochwalić. I zapamiętane wam to będzie. Tak, chwalimy. To chwalimy, inne rzeczy zostawiamy na później. Przejdę już szybko do ogłoszeń w takim razie. Dzisiaj trochę krócej, damy wam odsapnąć, bo jutro będzie maraton, prawda? Nie tylko wam. Okej, ja jeszcze raz podziękuję za ten materiał naszemu zespołowi, wam też widzowie, bo... A przed nami przecież filmy już takie, że tak pełnometrażowe. Powiem, na full. Tak, to nie jest zabawa, to nie są słowa rzucane na wiatr. Już gromadzimy ekipę, już mówiłem, że przymierzamy się do zakupu sprzętu, mówiliśmy o kamerach, no ale jeszcze tutaj rozmowy trwają, co to powinno być. Zdaje się, że bardziej nam jest potrzebna nowa, bardzo dobra kamera, taka telewizyjna, także na razie jeszcze tutaj najpierw kupimy dobrą kamerę telewizyjną, szczególnie jej brak odczuliśmy na obsłudze medialnej tej gali BCC, gdzie był i pułkownik Wójcik, i generał Hodges, też wywiad z panem Goliszewskim, szefem BCC, przeprowadziliśmy. No, tu widać, że nasz sprzęt wyjazdowy jest słaby i musimy najpierw kupić kamerę taką właśnie nadającą się do wyjazdów reporterskich, a dopiero później zajmiemy się tymi kamerami związanymi z produkcjami filmowymi, ale gromadzimy ekipę. Także jeśli ci w duszy gra gdzieś jakaś, czy aktorska sprawa, reżyserska, też montaż i tak dalej, naprawdę zgłaszajcie się do nas. Widzicie, talent rysowniczy tu się pokazał. Andrzeja, tak dobrze? Andrzej, tak. Tak. Andrzej Patalon. Czekamy na wasze talenty i w tym roku, tak jak mówiłem, to już nie będą tylko takie nasze tu pogadanki w studio, ale chcemy, żebyśmy weszli na takie obszary, które do tej pory były tylko dla takich tych rządowych, karmionych dotacjami rządowymi czy nierządnymi telewizji, bazując na waszym wsparciu. To jest ewenement w historii Polski. Taka telewizja, która idzie praktycznie tylko i wyłącznie z datków swoich widzów. Nie? To jest Boży cud i pierwsza w historii. Idzie z datków. Tak się rozwijająca. Widzów i na przekór establishmentowi. No, na przekór wielu środowiskom w Polsce. I pod prąd. Pod prąd. Tak, już ze 20 lat temu prawie wybraliśmy taką nazwę. No i takśmy się spodziewali, że to będzie tak ciągle. Pod prąd. Pod prąd. Ale jakoś inaczej nie umiemy, z tym nam dobrze. Nie narzekamy. Tak, niespodzianek wiele w tym roku, na pewno przed nami, przed wami. Też tam jakieś pewnie inne produkcje, niekoniecznie filmowe. Wiem, że nie będę zdradzał. Jutro razie, ale się będzie działo. Więcej mówić. Jutro możecie sobie więcej wolnego zarezerwować. Chcielibyśmy całe popołudnie wam i nam zająć. No, będziemy też zapraszać i gości, i mamy wiele materiałów nadesłanych przez naszych przyjaciół z całego świata, nasze kluby. Także jutro będzie się długo działo. Długo i dużo. Zapraszamy. Jeszcze raz zaczynamy o 13:00 tradycyjnie, ale o której skończymy, to zależy też od was. Ile wyślecie to materiałów. Dzisiaj tak? Trochę, wiecie, krócej, żebyśmy wszyscy odpoczęli przed jutrem. Okej, szybko ogłoszenia. Zaczęliśmy nową serię Polska na kozetce, odcinek pierwszy Pogrzeb. Widzieliście, na pewno się pojawi, jeśli już nie jest na YouTubie, Facebooku, na Twitterze też będziemy o tym informować. Oglądajcie, podawajcie dalej. Polecamy wam nasze najnowsze notki na idźpodprąd.pl. YouTube rozszerza cenzurę. Czesi, cenzura to przestępstwo. I druga, główne zagrożenie to Chiny i Rosja, tak mówią szefowie amerykańskich służb wywiadowczych. Linki znajdziecie w opisie filmu. Mało kto o tych sprawach mówi. Tak mało to mówię, tak wiecie, trochę kokieteryjnie w stosunku do innych, bo oni w ogóle o tym, o ważnych sprawach
dla Polski i świata was nie informują. To jest ich zadanie zresztą, to nie jest przypadek. Tak jest. A najbliższa projekcja filmu Genezis Raju Tracony odbędzie się w Krakowie w najbliższą sobotę 2 lutego o godzinie 17 przy ulicy Armii Krajowej 4. Szczegóły znajdziecie na stronie idźpodprąd.pl. Wydarzenia, a także wyświetlają wam się właśnie informacje na ekranach. Serdecznie was zapraszamy. Polecamy wam wczorajszy program Którędy do Nieba. Zapytaj byłego księdza. Było to już drugie spotkanie z panem Jerzym, który odpowiadał na wasze pytania. Materiały znajduje się na naszym kanale Idź Prąd Prąd TV oraz Mega Kościół. Link na czacie i w opisie filmu. Przypomnę, że były pewne problemy z tym, żeby się materiał pojawił w całości, dlatego ta część, która została ucięta przez YouTube, teraz już macie pełny też dostęp do pełnego, ale ta część, która została tak jakby odcięta, nie wiadomo do końca dlaczego, pojawi się dzisiaj po programie, bo jest tam apel do byłych Oazowiczów, którzy nie potrafili jakieś odnaleźć swojej drogi posłuszeństwa Chrystusowi i dzisiaj gdzieś tam się błąkają. Także bardzo, bardzo taki przejmujący apel byłego księdza Jurka. Za chwilę oddamy mu głos. A i jeszcze dokończę, bo już jutro, 1 lutego, obchodzimy 3. rocznicę, o tym mówiliśmy, dlatego jeszcze raz was zapraszam. Będziemy nadawać od godziny 13 do samego wieczora. Czekamy cały czas na wasze komentarze, co tam w waszym życiu się zmieniło dzięki nam. Może jakieś materiały, które chcecie podesłać, wciąż jest na to czas. Na kontakt @idźpodprąd.pl przesyłajcie wasze przemyślenia lub właśnie materiały multimedialne. A na blogu pastora Pawła Chojeckiego pawełchojecki.pl pojawiły się pierwsze odcinki Pomyśl Dziś w wersji pisemnej. Wkrótce pojawią się kolejne. Podziękowania za pracę dla Martyny Wierzbickiej, Wiesławy Gazdy, Pawła i Renaty Żuk. Jesteście dla nas zachętą. Dziękujemy wam bardzo. A już pokazała się ta grafika, że rzeczywiście ten mój apel dotarł do ponad 1000 z was. Bardzo, bardzo wam wszyscy w redakcji dziękujemy. Jesteście dla nas zachętą. Wiemy, że to nie jest takie gadanie po próżnicy, ale że ktoś po drugiej stronie korzysta z tego, ktoś to docenia. Oczywiście dziękujemy za każde inne wsparcie w komentarzach, w modlitwie, w mailach, które nam przysyłacie. Ale to jest wsparcie, którego Polacy się jeszcze nie nauczyli. Pamiętamy, kiedy wychodziliśmy na ulicę, na przykład w 2003 roku, to tylko przychodzili ludzie i mówili, ale czego wy większych tych plakatów nie zrobicie, takie małe macie i co, już ulotki się wam skończy? Co to jest, żeby to tak działać, nie? To tacy, co bardziej, najbardziej nas skurzali, inni to tylko, przychodzili, a dobrą robotę robicie, tam poszedł swoją drogą i tak dalej, nie? Teraz się to zmieniło, nie tylko poklepujecie nas po plecach, czy tam mówicie, róbcie lepiej, więcej, ale bierzecie udział w tym wielkim wysiłku, jakim jest budowa codziennej telewizji, mówiącej Polakom prawdę. Nie tylko o historii, nie tylko o Biblii, nie tylko o polityce, ale przede wszystkim o najważniejszej sferze życia człowieka, o sferze duchowej. Bo ten bój, o czym mówiliśmy, jest bojem duchowym. O tym wiedzą Rosjanie, powołali specjalne wojska do walki o umysły, czyli o duszę ludzi. O tym, że najważniejszy jest bój duchowy, czyli co myślisz, co masz w sercu, wiedzą już też Amerykanie, bo odpowiedzieli odwetem biblijnym. Mamy biblijnego prezydenta wolnego świata. Akurat właśnie wprowadzają z powrotem możliwość studiowania Biblii w państwowych szkołach, dobrowolnie. Ale kiedyś było to zakazane za poprzednich bimbamów i innych lewaków. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Oby kiedyś tak u nas. A po programie jeszcze przypomnę wam apel byłego księdza do Oazowiczów i oczywiście tradycyjnie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, temat miłość nieprzyjaciół. Zapraszamy. A program kończymy. Zapraszamy też na 18, na dogrywkę. Dziękuję wam bardzo. Michał Szczukiewicz i pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Do zobaczenia. Wiem, że na zakończenie pan chciał jeszcze zaapelować do wspólnot katolickich, także mamy jeszcze kilka minut czasu. Poprosimy o kilka słów właśnie do przedstawicieli tych wspólnot. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich członków wspólnot szeroko rozumianej odnowy w Kościele katolickim, do wszystkich Oazowiczów,
do członków wspólnot charyzmatycznych i tych obecnych i byłych. I chciałem przeczytać, zadedykować im fragment Biblii, krótki fragment znany, który jest jednym również z najważniejszych dla mnie osobiście. Jest to 8 rozdział Ewangelii według Jana, a więc Ewangelia według Jana apostoła, 8 rozdział od wiersza 30. Czytam. Gdy Jezus mówił, wielu w Niego uwierzyło i właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I te słowa dedykuję wszystkim, którzy chcą przybliżyć się do Boga żywego, którzy szukają Jezusa, chcą pójść za Jezusem i chcą zostać Jego uczniami. To jak najbardziej słuszne dążenie. Właściwie o to chodzi w naszym życiu, żebyśmy przestali żyć w oparciu o własną sprawiedliwość, o własne uczynki, o własne nawet siły i możliwości, abyśmy zdali się na Boga, Jemu zaufali i bez żadnych zastrzeżeń poszli za Nim. Poszli za Jezusem, żebyśmy wytrwali w Jego słowie, tak jak możemy, żebyśmy Go naśladowali. Po prostu, żebyśmy zostali uczniami Jezusa. To największy przywilej, jaki może każdego z nas spotkać. Zostać uczniem Jezusa. Tego Tobie życzę. Życzę tego każdej dziewczynie i każdemu chłopakowi. Życzę również byłym tym członkom odnowy. Przez Ruch Światło Życie w Polsce przewinęło się kilkaset tysięcy młodych ludzi, począwszy od lat 70. aż po lata 90. To był naprawdę masowy ruch. Dzisiaj zwracam się do was i mówię wam, nie jest za późno. Jeszcze jest czas łaski, ale wiemy, że przyjdzie sąd, ponieważ Bóg jest nie tylko Bogiem łaskawym, miłosiernym, ale jest również Bogiem sprawiedliwym. I zbliża się czas osądu wszelkiej nieprawości. Jest czas, aby pójść za Jezusem, niezależnie co wydarzyło się w twoim życiu. Niezależnie kim jesteś, jest czas, aby na nowo przyjść do Jezusa. Być może trzeba odnowić tą deklarację albo podjąć na nowo wyzwanie pójścia za Jezusem. Wiem, że dzisiaj patrzycie na swoje życie i widzicie i pewne pozytywne owoce i negatywne owoce, skutki swoich błędów. Sam z własnego doświadczenia wiem, że nic tak w życiu nie upokarza, kiedy swoje negatywne cechy widzisz w swoich własnych dzieciach. Nie jest za późno, żeby stać się bohaterem dla swoich dzieci. Nawet jeżeli masz 40, 50, 60, a może i więcej lat. Wcale nie jest za późno. Dzisiaj masz cenną wiedzę i jeszcze bardziej cenne doświadczenie. Doświadczenie, którego nie mają młodzi, bo nie są w stanie go mieć. Ty je masz. Masz również pewne zasoby, możliwości, wpływy, nieruchomości. Wszystko to możesz użyć dzisiaj dla Bożego Królestwa i tego Tobie życzę, a przede wszystkim, żebyś został uczniem Jezusa Chrystusa. I może czas, żebyśmy zaczęli tworzyć szeroki ruch, ruch Jezusa, ruch biblijnych chrześcijan, po to, żeby przemienić ten kraj. Ponieważ nikt go nie przemieni za nas. Nikt nie jest w stanie zrobić tego za nas. Jeżeli nie zrobią tego uczniowie Jezusa w tym kraju, to jest czas na powstanie masowego ruchu uczniów Jezusa Chrystusa.
Dziękuję bardzo. Miłość nieprzyjaciół jest jedną z najbardziej wykrzywianych biblijnych koncepcji, szczególnie we współczesnym świecie. Podstawowa taka nauka katolicka, czy praktyka, w jakiej, jaką mają w głowach katolicy, jest taka, że absolutnie nie masz chcieć sprawiedliwości, nie masz chcieć ukarania winnych, tylko masz przebaczać, masz puszczać w niepamięć, masz nie domagać się niczego od tego, kto cię krzywdzi. Oczywiście w tych dwóch minutach nie opowiem o wszystkich aspektach stosunku do nieprzyjaciół, ale chcę zwrócić waszą uwagę na to, co powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, wersety 19 i 20. Najmilsi. I wprowadza kontekst. Ktoś cię strasznie skrzywdził. Nie mścijcie się sami. Zobaczcie, nie mówi, nie myślcie o zemście, tylko mówi, nie bierzcie zemsty w swoje ręce. Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Czyli myślenie o zemście, o sprawiedliwej odpłacie tutaj lepiej by powiedzieć, leży w naszej gestii. Jedynie nie leży w naszej gestii samemu wymierzanie sprawiedliwości czy reagowanie zemstą. Bóg powiedział, że zemstę za zło, które ludzie czynią, chce zachować dla siebie. I potem jest stosunek do nieprzyjaciół. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli tedy pragnie, napój go. Można powiedzieć, jeśli nie słyszał Ewangelii, powiedz mu. Ale jeśli to odrzuci, jeśli dalej będzie trwał w buncie przeciwko Bogu, w szkodzeniu dobrym ludziom, to zobaczcie, jak kończy się ten werset. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. To jest chrześcijańska nauka, apostolska. Zerwikaj dane, bo
ilu ich poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali próg, ten z nami, ten przeciw nam. To sam, ten nasz największy wróg. A śpiewak także był sam. Niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza? Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami, którzy wyjechali za chlebem, nie 100 lat temu, tylko 5 lat temu, 2 lata temu, a niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy, ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł, On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać niewolę twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany twojego grzechu. On chce dać ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.